twardy, ciężki mecz, no i właśnie, zasłużony remis? Znaczy myślę, że z przebiegu spotkania myślę, że tak, natomiast zakładaliśmy sobie też, że w końcu, że tak powiem, przełamiemy jakąś tą niemoc na swoim boisku i w końcu wygramy. No niestety taka jest piłka i Jagiellonia postawiła twarde warunki, grała konsekwentnie. Mecz myślę mógł się podobać dla publiczności, natomiast no, jest niedosyt, ponieważ mamy jeden punkt, a nie trzy. Okupiliście też ten mecz kilkoma kontuzjami. Nie wiem, rozmawiałeś już z chłopakami w szatni, to coś poważnego? Rozmawialiśmy, właśnie to są największe te minusy tego spotkania. Jeszcze nie wiadomo, co im dokładnie jest kolegom. Myślę, że diagnoza będzie w najbliższym czasie i zobaczymy, w jakim składzie wystąpimy w następnym meczu w Zabrzu. Jesteś obrońcą, więc to może źle adresowane pytanie. Nadal macie bardzo mało straconych bramek i niedużo tych strzelonych, co stoi na przeszkodzie, zwłaszcza tutaj u siebie. Znaczy nie wiem, no ciężko powiedzieć, gdzieś tam brakuje tego ostatniego podania, gdzieś zachowania zimnej krwi pod bramką przeciwnika. No straciliśmy dzisiaj bramkę po ładnym strzale Wasiliewa. Myślę, że jakoś ciężko winić kogokolwiek w tej sytuacji, strzał z daleka. Tak samo Marcin Budziński, bardzo ładna bramka, więc no tak jak wcześniej powiedzieliśmy już, no zasłużony remis, natomiast jest niedosyt.